Ocean jest jednym z najbardziej tajemniczych miejsc na Ziemi. Daleko nam do zobaczenia wszystkiego, co ma do zaoferowania. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że czasami widzimy coś w oceanie, co zapiera dech w piersiach. Od nurkowania w klatce z rekinami po człowieka na boi, oto 20 szokujących momentów uchwyconych na środku oceanu. Ostatnio zasięgi mocno spadły, dlatego jeśli podobają Ci się moje filmy, zostaw łapkę w górę. Napisz komentarz "Ocean", a przypnę Ci serduszko. W 2021 roku grupa rybaków zdobyła popularność dzięki kontenerowi, który znaleźli na oceanie. Jak wiadomo, na statkach towarowych przewożonych jest wiele różnych rzeczy, od cennych przedmiotów po nielegalne obiekty, a czasami nawet żywe istoty. Ta grupa rybaków, żeglująca mile od wybrzeży Francji, miała szczęście, gdy odkryła duży kontener, który prawdopodobnie spadł ze statku towarowego. W środku kontenera znajdowały się tysiące starannie zapakowanych i ułożonych iPhone'ów. Początkowo rybacy byli zszokowani, ale wkrótce ogarnęła ich radość z tego nieoczekiwanego znaleziska. Przy cenach, jakie osiągają iPhone'y, każdy by się ucieszył. Wyobraź sobie, że wypływasz na ocean po ryby, a wracasz do domu z tysiącami iPhone'ów. Istnieją jednak twierdzenia, że zamiast iPhone'ów rybacy odkryli kontener wypełniony tytoniem. Tak czy inaczej, obie rzeczy są wartościowe, prawda? To szczęście, że ci rybacy natknęli się na ten kontener, bo każdego roku tysiące takich kontenerów ginie na morzu, co przyczynia się do narastającego problemu zanieczyszczenia oceanów. Pewnie teraz zastanawiasz się, co by się stało, gdybyś znalazł kontener transportowy. Czy mógłbyś go zatrzymać? Odpowiedź brzmi: niekoniecznie. Technicznie rzecz biorąc, właścicielem towaru jest ten, kto widnieje na liście przewozowej, chyba że właściciel dobrowolnie zaoferuje Ci możliwość odzyskania i zatrzymania towaru. Bez tego nie masz żadnych praw do tego, co znalazłeś. Teraz oto szokujące odkrycie, które miało miejsce w 2022 roku. Ci, którzy widzieli to zdjęcie, nie mogli uwierzyć własnym oczom. Jednak historia stojąca za tym obrazem jest jeszcze bardziej niewiarygodna. Wszystko zaczęło się w Boże Narodzenie 2022 roku. 43-letni David Sorce pracował sam na swojej łodzi w pobliżu plaży Rapa, około 320 km na północ od Rio de Janeiro, gdy wpadł do Atlantyku. Pomimo tego, że spędził większość życia na oceanie, był bezradny wobec potężnych prądów. Szybko oddaliły go od jego jednostki, uniemożliwiając mu powrót na pokład. To tutaj jego doświadczenie pomogło mu przetrwać. Sorce zdał sobie sprawę, że jego najlepszą szansą na przeżycie jest oszczędzanie energii i pozwolenie prądom, aby go prowadziły. Aby utrzymać się na powierzchni i zredukować opór, Sorce zdjął swoje ubrania, które go obciążały. Dryfował przez godziny, pozwalając oceanowi przenieść go w stronę grupy boi sygnałowych, około 8 km od miejsca, gdzie wpadł za burtę. Zajęło mu to około 4 godzin, by dotrzeć do względnego bezpieczeństwa jednej z tych boi. Był bezpieczny, ale czas był kluczowy. Na środku oceanu mógł utrzymać się boi tylko przez ograniczony czas. Jeśli nie zostałby szybko znaleziony, mógłby umrzeć. Tymczasem na lądzie rodzina i przyjaciele Sorce rozpoczęli gorączkowe poszukiwania, gdy nie wrócił z wyprawy na ryby. Powiadomili lokalną społeczność rybacką i brazylijską marynarkę wojenną. Minęły dwa całe dni, zanim Sorce został znaleziony. Na szczęście inny rybak zauważył Sorce, trzymającego się boi, i uratował go. Pomimo odwodnienia i zimna, Sorce był w dobrym nastroju i wyrażał ogromną wdzięczność za drugą szansę na życie. Jest wiele rzeczy w oceanie, których się boję, a rekiny są na szczycie tej listy. Jestem pewien, że wielu z Was się ze mną zgodzi. Ale czy wiedzieliście, że niektórzy ludzie uważają za zabawne zanurzenie się pod wodą, uwięzieni w metalowej klatce, aby obserwować te stworzenia? W tej aktywności jedyną rzeczą, która powstrzymuje rekina przed dotarciem do ciebie, są metalowe pręty. Miejsca takie jak Gans Bay w południowej Afryce, Isla Guadalupe w Meksyku i wyspy Neptuna w Australii są znane z takich aktywności. Być może niektórzy z Was już tego spróbowali, jeśli tak, to podziwiam Waszą odwagę. Chociaż rekiny są w dużej mierze źle rozumiane, nadal są dzikimi stworzeniami. Mimo że ta aktywność wydaje się lekkomyślna,
ma ona kilka pozytywnych efektów. Jednym z istotnych aspektów nurkowania w klatce z rekinami jest jego wkład w ochronę rekinów. Organizatorzy podkreślają znaczenie ochrony tych wspaniałych stworzeń i ich ekosystemów. Dochody z tych wycieczek często finansują ważne badania i działania ochronne. Co więcej, nurkowanie w klatce z rekinami zapewnia, że obserwacja tych stworzeń jest etyczna. Używa się przynęt bez jedzenia zamiast mięsa, aby zminimalizować wpływ na zachowanie rekinów i utrzymać naturalną równowagę morskiego środowiska. Czy spróbowałbyś tej aktywności, gdybyś miał okazję? Myślę, że ja bym odpuścił. Zanim przejdziemy dalej, polub ten film, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. Teraz oto klasyk kryptozoologii, który być może już słyszeliście. W grudniu 1964 roku Robert Leserek i jego rodzina wraz z przyjacielem Hankiem eksplorowali zatokę Stonehaven u wybrzeży wyspy Hook w Queensland w Australii, kiedy zauważyli coś dziwnego w wodzie. Wszyscy zobaczyli ciemny cień pod wodą, który wyglądał jak gigantyczna kijanka. Ocenili, że miał około 9 metrów długości. Leserek, wyposażony w aparat, zrobił kilka zdjęć tego stworzenia. Te zdjęcia ukazywały czarne, kijankowate zwierzę z dwoma białymi plamami, które prawdopodobnie były oczami. Ciało stworzenia było gładkie, z brązowymi paskami i wydawało się, że ma rany na ogonie. Zdjęcia szybko stały się sławne i są uważane za jedne z najczystszych dowodów na istnienie kryptozoologicznego stworzenia. Jednak mimo dowodów fotograficznych i wielu późniejszych obserwacji, istnienie potwora morskiego z wyspy Hook wciąż oscyluje między fikcją a rzeczywistością. Niektórzy uważają, że to mistyfikacja, możliwie stworzona przy użyciu dużego plastikowego arkusza lub modelu. Inni twierdzą, że potwór z wyspy Hook to nic innego jak błędnie zidentyfikowane morskie zwierzę, takie jak duża ryba czy nawet martwy wieloryb. Pentagon uznał istnienie UFO, ale wydaje się, że nie powinniśmy monitorować tylko tego, co widzimy na niebie, lecz także to, co dzieje się w naszych wodach. W ostatnich latach amerykańskie okręty podwodne wykryły obiekty poruszające się z niesamowitą prędkością setek węzłów pod wodą. Dla kontekstu, jeden węzeł to około 1,1 mili na godzinę, co oznacza, że te USO, czyli niezidentyfikowane obiekty podwodne, poruszają się z prędkościami przekraczającymi 230 km na godzinę. Dlaczego to niepokojące? Widzisz, takie prędkości są daleko poza możliwościami jakiegokolwiek znanego pojazdu podwodnego, czy to wojskowego, czy cywilnego. Te szybko poruszające się obiekty są wykrywane za pomocą zaawansowanego sprzętu sonarowego na pokładzie okrętów podwodnych z balistycznymi i atakującymi pociskami nuklearnymi. Sonar, czyli technika nawigacji i wykrywania obiektów pod wodą za pomocą fal dźwiękowych, rejestruje dane, które pokazują ich niezwykłą prędkość i zwinność. Powstało kilka teorii wyjaśniających te zjawiska. Niektórzy sugerują, że te USO mogą być zaawansowaną technologią z obcych państw, choć jest to mało prawdopodobne ze względu na prędkości i możliwości, jakie demonstrują. Inna teoria zakłada, że te obiekty mogą być pochodzenia pozaziemskiego. Hipoteza ta zyskała na popularności wraz z ostatnimi rewelacjami na temat niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych – UAP. Niestety wciąż pozostajemy w ciemności co do prawdy dotyczącej tych tajemniczych, szybkich obiektów podwodnych. Co sądzisz o tym odkryciu? Daj znać w komentarzach. Jest powód, dla którego powinieneś zwracać uwagę na ostrzeżenia przed kąpielą w oceanie. Nigdy nie wiadomo, czy pod wodą nie czai się armia jeżowców. Jeden krok na nie gwarantuje bolesne doświadczenie. Jeżowce morskie można znaleźć w większości miejsc na całym świecie. Jednak w niektórych regionach stały się one inwazyjne. Weźmy na przykład te jeżowce morskie. Purpurowe jeżowce są uznawane za inwazyjne w południowej Kalifornii. W ostatnich latach ich liczba eksplodowała, niszcząc lasy kelpowe, które są ważnymi siedliskami morskimi, wspierającymi szeroką różnorodność życia. Purpurowe jeżowce mogą łatwo zniszczyć te lasy kelpowe, wpływając na bioróżnorodność w danym obszarze. Dlatego w niektórych miejscach ochotniczy nurkowie biorą na siebie zadanie zbierania i usuwania jeżowców tam, gdzie są uznawane za inwazyjne. Prawdopodobnie zastanawiasz się, co się dzieje z tymi jeżowcami. Jednym z rozwiązań, które ludzie znaleźli,
jest ich jedzenie. Tak, dobrze słyszałeś. Na przykład jeżowce są znane jako uni w japońskich restauracjach. W rzeczywistości coraz więcej ludzi zaczyna doceniać ten przysmak. Statki widmo, znane również jako statki duchy, to jednostki pływające bez załogi na pokładzie. Jest coś upiornego w widoku statku płynącego po oceanie bez żywych ludzi na nim. Jednym z najnowszych statków widmo jest Sam Rongi PB-600. Ostatni raz był widziany u wybrzeży Tajwanu w 2009 roku, zanim zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Załoga i ładunek tego statku o wadze 26 tysięcy ton nigdy nie zostały odnalezione. Statek nadal płynął po oceanie bez załogi. Władze morskie uważały, że zaginął na rozległych wodach Oceanu Spokojnego i został prawie zapomniany. Nikt nie widział statku przez lata, aż do sierpnia 2018 roku. Pewnego dnia rybacy z wioski Tomasa na południu Myanmaru obudzili się, by znaleźć ten sam statek towarowy osiadły na mieliźnie około 11 km od wybrzeża. Ku ich zaskoczeniu na statku nie było nikogo. Po jego odkryciu marynarka wojenna Myanmaru przeprowadziła dokładną inspekcję statku. Nie znaleziono żadnych śladów życia, ładunku ani bezpośrednich wskazówek, jak statek tam się znalazł. Statek był nadal w stanie operacyjnym, co sugerowało, że został porzucony niedawno. To doprowadziło do różnych teorii, w tym tych strasznych. Prawda jest jednak trochę mniej ekscytująca niż inne teorie. Dalsze śledztwo wykazało, że mały holownik o nazwie Independence prawdopodobnie brał udział w holowaniu statku do jego ostatecznego celu demontażu, jednak liny holownicze najwyraźniej pękły podczas burzy, powodując dryfowanie Sam Rongi do wód Myanmaru. Mimo to wiele pytań nadal otacza statek. Jak udało mu się unikać wykrycia przez tak długi czas? Co stało się z jego załogą w 2009 roku? Niestety odpowiedzi na te pytania prawdopodobnie od dawna ukrywają morskie fale. Jeśli jest jakieś morskie stworzenie, które chciałbym zobaczyć na żywo, to na pewno jest to narwal. Te stworzenia żyją w lodowatych wodach Arktyki i przez długi czas zasilały mity i legendy żeglarzy dzięki swojemu charakterystycznemu rogowi, który nadał im miano jednorożca mórz. Choć narwale mają długi, wystający na głowie element, to tak naprawdę jest to cios. Ich długi, spiralny cios może osiągnąć długość do 3 metrów i pełni funkcję zęba narwala z aż 10 milionami zakończeń nerwowych, co daje mu niesamowite zdolności sensoryczne. Cel istnienia tego ciosu nadal jest przedmiotem debat wśród naukowców. Hipotezy obejmują jego użycie w rytuałach godowych, dominacji społecznej, do wykrywania otoczenia oraz do przebijania lodu. Niektóre narwale zauważono nawet z 2 ciosami, co jest jeszcze bardziej dziwaczne, gdyż nie wszystkie narwale je mają, a rozkład między samcami i samicami nie jest jednolity. Choć zazwyczaj cios występuje u samców, samice narwali również mogą go rozwijać. Obecnie narwale są jednymi z rzadkich stworzeń, które można zobaczyć w lodowatych wodach Arktyki, szczególnie wokół Kanady, Grenlandii, Norwegii i Rosji. Te odległe i surowe środowiska sprawiają, że narwale są trudne do badania. W zimowych miesiącach żyją pod grubą pokrywą lodową, mając tylko małe szczeliny do oddychania. To ekstremalne środowisko nie tylko sprawia, że są nieuchwytne, ale także ogranicza ich populację do około 123 tysięcy dojrzałych osobników na całym świecie. Pomimo tej małej liczby są one klasyfikowane jako najmniej zagrożone przez IUCN. Mimo tej klasyfikacji ich liczebność jest zagrożona z powodu utraty siedlisk i działalności człowieka. Wiem, że wszyscy jesteśmy ciekawi jednej rzeczy. Co by się stało, gdybyśmy wrzucili kamerę do oceanu? Cóż, ktoś właśnie to zrobił. Może to nie jest taka głębokość, na którą liczyliście, ale zaufajcie mi, to nadal jest niesamowite. Po pierwszym upadku można zobaczyć ryby otaczające kamerę GoPro, sądząc, że to jedzenie. Pojawiają się większe ryby, a następnie kamera dotyka piaszczystego dna morskiego. Można zobaczyć kilka ryb zebranych wokół masywnych łańcuchów na piasku, a następnie kilka ciekawskich ryb patrzących prosto w obiektyw kamery. Jedna z nich nawet wygląda podejrzliwie. To zabawne obserwować te ryby za dnia, ale poczekajcie, aż zobaczycie, jak to wygląda w nocy. To nagranie pokazuje, jak ciemny jest ocean bez światła kamery. To środowisko byłoby całkowicie czarne bez jej światła. Te świecące oczy rekina
to wystarczający powód, by szanować ocean i drapieżników, które w nim żyją. Żaglice są znane z niezwykłej prędkości i często uważa się je za najszybsze stworzenia w oceanie. Te ryby mogą osiągać prędkość do 110 km na godzinę, chociaż nowsze badania sugerują, że zazwyczaj pływają z prędkością między 35 a 55 km na godzinę podczas polowań. Ta niesamowita prędkość jest możliwa dzięki ich opływowym ciałom, które zmniejszają opór oraz zdolności do składania swoich dużych płetw grzbietowych, aby stać się bardziej aerodynamiczne. A teraz oglądasz je w szałowym polowaniu. Podczas polowania żaglice często współpracują, aby zagonić ławice ryb, takich jak sardynki czy anchois w ciasne kule. Używają swoich płetw, aby kierować ryby, a swoich dziobów, aby uderzać i przemykać przez gęsto upakowaną zdobycz. Ta wspólna strategia łowiecka jest nie tylko efektywna, ale także spektakularnym pokazem współpracy i precyzji. Każda żaglica po kolei uderza i karmi się, zapewniając, że każdy dostanie posiłek. Jeśli jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, to zrób to teraz. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Większość ludzi jest zaskoczona, gdy po raz pierwszy widzi ryborby. W końcu te stworzenia są uważane za zdolne do osiągnięcia długości aż 17 metrów. Jednak mieszkańcy Tajlandii byli zaskoczeni widokiem ryborby na swoich brzegach z innego powodu. Widzicie, te długie ryby są znane jako zwiastuny zagłady. Te głębinowe mieszkańce są rzadko widywane przez ludzi, zazwyczaj żyją na głębokości około 1000 metrów. W japońskiej mitologii pojawienie się ryborby jest uważane za złowrogi znak, przewidujący trzęsienia ziemi i tsunami. Było kilka incydentów, gdy po pojawieniu się ryborby następowała katastrofa naturalna, ale naukowcy nadal twierdzą, że nie znaleźli żadnych dowodów na to, że ryborby rzeczywiście mogą wykrywać aktywność sejsmiczną. Mimo braku badań naukowych, wielu ludzi nadal wierzy, że widok ryborby w płytkiej wodzie oznacza nadchodzącą katastrofę na pobliskim lądzie. Jeśli patrzysz na ocean i widzisz siatki na wodzie, możesz pomyśleć, że masz halucynacje, ale tak nie jest. Te wzory są spowodowane kwadratowymi falami. Kwadratowe fale pojawiają się, gdy dwa różne systemy falowe przecinają się pod kątem prostym, tworząc na powierzchni oceanu wzór przypominający szachownicę. Choć te fale są fascynujące z góry, to stanowią ostrzeżenie. Turbulencje wywołane przez krzyżujące się fale generują potężne prądy wsteczne i nieprzewidywalne ruchy wody. Warunki te są niebezpieczne dla pływaków, surferów, a nawet dużych statków, które mogą zostać zalane lub przewrócone przez chaotyczny stan morza. Dlatego najlepiej unikać znalezienia się między nimi. Jest coś niezwykle przyjemnego w płynięciu łodzią po oceanie i widoku delfinów skaczących z wody i pływających obok. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego to robią? Oprócz swojej inteligencji, delfiny są znane z tego, że są zabawnymi stworzeniami. Skakanie i jazda na falach generowanych przez łodzie jest formą zabawy i interakcji społecznej. To sposób, w jaki wiążą się i bawią z członkami swojego stada, a czasami nawet z ludźmi. Co więcej, delfiny są także niezwykle ciekawskie. Często są zaintrygowane dźwiękami i ruchami łodzi. Skakanie w pobliżu łodzi pozwala im badać, co wygląda dla nich jak duża, poruszająca się istota. Z ich liczebnością zagrożoną, możemy tylko mieć nadzieję, że przyszłe pokolenia będą miały jeszcze przyjemność zobaczenia tych stworzeń na wolności. Nie, to zdjęcie nie jest zmodyfikowane w Photoshopie. Patrzysz na iluzję zauważoną u wybrzeży Grecji. Ten frachtowiec, znany jako Achilles, wydawał się unosić nad morzem, przemierzając między Kimy a Skyros. Jak to możliwe? To wszystko przez zjawisko znane jako Fata Morgana. Fata Morgana to złożona forma górnego mirażu, która występuje nad horyzontem, tworząc iluzję unoszących się miast, strzelistych klifów lub odwróconych statków. Kiedy promienie światła zakrzywiają się, przechodząc przez warstwy powietrza o różnych temperaturach, promienie światła zakrzywiają się w dół i w górę, tworząc zniekształcony lub wydłużony obraz statku lub innego obiektu. Te iluzje mogą łatwo zmieniać się w mgnieniu oka. Wierzy się, że Fata Morgana jest przyczyną kilku historycznych tajemnic, od latającego Holendra po tajemnicze unoszące się miasta widziane na całym świecie. Czyż nie byłoby niesamowicie zobaczyć tę optyczną iluzję, będąc na środku oceanu?
Być może ci z was, którzy mają doświadczenie w nurkowaniu, już wiedzą o gruperach olbrzymich i jakim są zagrożeniem. Spójrz na tego nurka, który zbliżył się zbyt blisko grupera i przeżył przerażające spotkanie. Gruper próbował ugryźć jego stopę, ale na szczęście nurek uniknął ataku i stracił tylko płetwę. Motyw grupera stał się oczywisty na końcu, gdy stworzenie rzuciło się na rybę nabitą na wędkę. Grupery mogą wyglądać jak łagodne olbrzymy, ale uwierz mi, nie są takie. Z szeroką głową, małymi oczami i mocnym ciałem te stworzenia są trudne do pokonania. Ich usta są ogromne i używają ich do tworzenia potężnego ssania, aby z zaskoczenia połknąć ofiarę w całości, w tym kraby, homary, ryby, ośmiornice, a nawet młode żółwie morskie. Co więcej, ich ukąszenie może być dość bolesne. Są również znane z tego, że są terytorialne. Kiedy czują się zagrożone, mogą wydawać głośny, dudniący dźwięk za pomocą swojego pęcherza pławnego, co jest taktyką odstraszającą intruzów. Co więcej, podczas okresu godowego i rozmnażania ich agresja wzrasta, co może skłonić je do ścigania nurków, którzy zbliżają się zbyt blisko ich gniazd. Lwy morskie mogą być powolne na lądzie, ale w wodzie poruszają się niesamowicie sprawnie. Mają opływowe ciała, które redukują opór, co pozwala im szybko pływać. Mogą osiągać prędkości do 40 km na godzinę, co czyni je jednymi z najszybszych morskich ssaków. Dzięki tej prędkości ich ciała pozwalają im również surfować na falach. Lwy morskie często są widziane, jak łapią fale, zwłaszcza u wybrzeży Kalifornii i innych regionów sprzyjających surfowaniu. Najlepsze jest to, że naukowcy uważają, iż robią to tylko dla zabawy i budowania więzi. To naprawdę urocze. Jest powód, dla którego osoby pracujące na platformach wiertniczych zarabiają dużo. W końcu, mimo że platforma wiertnicza jest bezpieczna, pojedynczy błąd może sprawić, że sytuacja diametralnie się pogorszy w ciągu sekundy. Te nagrania zostały uchwycone na Morzu Północnym. Platforma wiertnicza Dunbar jest bezlitośnie bita przez ogromne fale. Jednak to nie wszystko, co platforma musi znosić podczas burz. Fale oceaniczne mogą być większe. Na przykład fale rogowe mogą osiągać wysokość ponad 30 metrów i mają wystarczającą moc, aby spowodować uszkodzenia każdej samotnej struktury na oceanie, od latarni morskich po platformy wiertnicze. Nowoczesne platformy wiertnicze są zaprojektowane tak, aby wytrzymać warunki oceaniczne, jednak oglądanie tego na wideo nadal może być przerażające. Pokazuje nam to, że na środku oceanu zawsze jesteśmy na łasce fal. W 2013 roku badacze z Nowozelandzkiego Narodowego Instytutu Wody i Badań Atmosferycznych, NIWA, natknęli się na dziwne ślady w kształcie kopyt na głębokości około 450 metrów. Oczywiście ślady te na pewno nie zostały zrobione przez konia. Co więc je tam zostawiło? Przez lata odpowiedź pozostawała niejasna. W 2023 roku, dekadę po odkryciu śladów kopyt, biolodzy morscy wreszcie znaleźli możliwego winowajcę dzięki zaawansowanej technologii obrazowania. Odkryli, że wzory te idealnie pasują do zachowań żywieniowych, głębinowych ryb zwanych grenadierami lub rybami ogoniastymi. Te ryby mają unikalne struktury głowy z długimi ryjami i rozciągliwymi pyskami, co pozwala im gryźć w muł dna morskiego w poszukiwaniu jedzenia, pozostawiając ślady przypominające kopyta. Choć jest to trochę rozczarowujące, grenadiery są fascynującymi stworzeniami, a niektóre z nich wyglądają, jakby pochodziły z koszmarów. Grupa turystów filmowała ocean, gdy wydarzyło się coś wyjątkowego. Ocean może być tajemniczy. Jest nie tylko pełen dziwacznych stworzeń, ale również wiele dziwnych zjawisk może się w nim pojawić. Grupa ludzi obserwowała ocean, gdy coś ogromnego wyskoczyło z wody. Niektórzy twierdzili, że widzieli gigantycznego rekina, inni temu zaprzeczali. W ogromnych zbiornikach wodnych mogą występować optyczne złudzenia, co mogło być przyczyną tego, co zobaczyli turyści. Jednak prawdą jest, że w oceanie istnieją gigantyczne rekiny. Megalodon, na przykład, to wymarły gatunek ogromnego rekina makrelowatego, który żył około 23 do 3,6 miliona lat temu. Ten olbrzym to coś, czego nigdy nie chciałbyś zobaczyć żywego. Te giganty mogły osiągać długość aż 21 metrów. Ich zęby, grube i solidne, były przystosowane do chwytania ofiar i łamania kości.
Ich siła ugryzienia wynosiła od 185 tysięcy do 1 820 tysięcy newtonów. Choć megalodon jest klasyfikowany jako wymarły, wciąż istnieją twierdzenia, że nadal krąży po naszych oceanach. Czy to mógł być to, co widzieli turyści? Wierzysz, że taki olbrzym może czaić się w naszych wodach? Daj znać, co o tym myślisz w komentarzach. Ten klip zwiększył mój lęk przed oceanem. Można by pomyśleć, że dopóki widzisz większość brzegu, jesteś bezpieczny przed dziwnymi i nieznanymi stworzeniami oceanu, ale to nie zawsze jest prawda. W tym wideo mężczyzna był na desce do paddleboardingu, gdy zauważył coś płynącego w jego kierunku. Niemożliwe było dokładnie zobaczyć, co to było, a potem wszystko wydarzyło się tak szybko. Coś chlapnęło spod niego, a potem pojawiło się kilka kolejnych chlapanek, ale tym razem z dala od niego, jakby cokolwiek to stworzenie było, zostało przestraszone obecnością mężczyzny. Niektórzy uważają, że te chlapania były spowodowane przez manatę. Te stworzenia są znane z tworzenia ogromnych chlapanek pod wodą, gdy czują się zagrożone. Jednak manaty nie żyją głęboko w oceanie, lecz raczej w środowiskach przybrzeżnych, gdzie mieszają się słodkie wody z lądu i słone wody z morza. Więc co dokładnie spotkał ten człowiek? Rekina? Czy stworzenie, które jeszcze nie odkryliśmy? Jeśli masz jakieś teorie, śmiało podziel się nimi w komentarzach poniżej. To, na co patrzysz, nie jest obcym stworzeniem. Patrzysz na coś, co jest znane jako rozgwiazda koszykowa. Jeśli czujesz się nieswojo tylko na nią patrząc, uwierz mi, nie jesteś sam. Rozgwiazdy koszykowe to rodzaj kruchych gwiazd, należących do rodziny asteryd, która obejmuje także rozgwiazdy i jeżowce. Jednak w przeciwieństwie do swoich krewniaków, rozgwiazdy koszykowe wyglądają bardziej jak stworzenia z innego świata. Ich ramiona skręcają się i zwijają, tworząc skomplikowaną strukturę przypominającą koszyk, stąd ich nazwa. Te ruchy sprawiają, że wyglądają jak jakieś morskie potwory. Istnieje powód, dla którego są stosunkowo nieznane wśród asteryd. Podczas gdy spora ich liczba żyje w płytkich wodach, niektóre z nich wolą żyć na głębokościach do 37 400 metrów. Jeśli masz szczęście, możesz spotkać te potworne stworzenia podczas żeglowania po oceanie. W końcu żyją one w oceanach na całym świecie, ale twoje szanse na ich zobaczenie zwiększają się w Australii i Afryce. Gdy nadchodzi czas posiłku, ramiona rozgwiazdy koszykowej rozciągają się, tworząc szeroką sieć. Te małe haczyki i kolce na ich ramionach chwytają ofiary niesione przez prądy. Po schwytaniu ofiara jest owinięta nitką śluzu i powoli transportowana do ust znajdujących się na spodzie ich centralnego dysku. Gotowy na kolejny dziwny fakt o tym stworzeniu. Otóż, w przeciwieństwie do większości zwierząt, rozgwiazdy koszykowe wydalają swoje odpady ciała przez ten sam otwór, przez który jedzą swoje jedzenie. Tak, dobrze słyszałeś, te stworzenia jedzą i wydalają przez swoje usta –